Jak obiecał, tak zrobił Rafał Dudek, gratuluję. Nie wiem, kolejny raz, kolejne miejsce, już w zasadzie tracę orientację, ale cały czas wygrywasz. Witam serdecznie. Tak się składa, że po ponad 20 latach treningów dalej wygrywam. I w wyższej kategorii wagowej i z zawodnikami na statusie międzynarodowym. Tak, tak, to mnie cieszy, że te przejście do wyższej wagi posłużyło mi. Mam wszystkie wygrane w tej wyższej wadze, nie zbijam tej wagi, chce mi się żyć na ringu, nie umieram, nie zbijam tej wagi. A zawodnik dobry, tak jak tu w tym wypadku był doświadczony, mocny zawodnik, który nie przegrał z czasem, no przegrał z czasem. Tutaj co zadecydowało o zwycięstwie, bo widziałem, że dobre nastawienie miałeś, to był twój dobry chyba dzień taki w samopoczuciu. Tak, miałem dobry dzień, dobrze się czułem, czułem walkę, czułem dystans, refleks miałem. No i zareagował na to, co lubię uderzać. No właśnie, to weszło, bo przyznam szczerze, odwróciłem głowę, jak wróciłem, to już rywal leżał. Mój firmowy lewy hak na wątrobę. Czyli weszło to czysto, czułeś, że wchodzi czysto? Tak, ja nie poczułem nic pod łokciem, mięciuteńko, tam ręka wjechała głęboko, nieprzygotowany w ogóle na tego haka był. Oporu zero było, więc go naprawdę mocno on to poczuł. Ja mocno dynamicznie uderzałem, zerwałem cios, on to musiał bardzo mocno odczuć. A powiedz kopnięcia, bo widziałem, że ustawiałeś go sobie frontalnymi kopnięciami, gdzieś starałeś się trzymać dystans, czy czekałeś, kiedy będzie złamanie tego dystansu? Tak jak lubię, starałem się trzymać dystans, kiedy chcę wejść w pół dystans, wykończyć akcję kopnięciem, czy tam wątrobą właśnie i zejście. Dystans, skrócenie, zejście. Tak starałem się robić i tak się udawało. Dzisiaj spora grupa kibiców chyba przyjechała tutaj do Bielska Białej. No ze 40 osób tam przyjechało, także fajnie, że jeżdżę, że mi się podoba, ja się cieszę, bo też organizator też widzi, że jest wsparcie kibiców, też niedaleko mieliśmy, walka w sumie niedawno była ogłoszona, też budujące, no, że kickboxing ma swoją audiencję. Wymowy i też publiczność tutaj dobrze to przyjęła, bo to jedyna walka kickbokserska dzisiaj. No, walka była jedyna kickbokserska, walki K1 w kickbox są czyste, fajne, przejrzyste, każdy widzi, co się dzieje, walka była dynamiczna, także tutaj myślę, że każdy kibic sportu walki powinien być zadowolony. Krótkie podziękowania dla kogo? No, jak zawsze, dla żony, która miała troszkę stresa, ponieważ w zeszłym tygodniu w szpitalu wylądowała na 4 dni. Ja sam zostałem z dwójką dzieci. Taka nerwówka była troszkę, dobrze zakończyło wszystko. Podziękowania dla moich sponsorów, którzy mnie wspierają. Miody Huzar, Aqua Filtry, Menita Sądecka, Jacek Pietryga, Fonmix, chyba o wszystkich poziomach, Arpanel. Więc fajnie, że też mam ludzi, którzy mnie wspierają finansowo po tylu latach takiej użeraczki w tym sporcie, z którego nie miałem nigdy nic. W takim razie co, gratuluję, czekam na kolejne zwycięstwo. No i czekam na jakąś naprawdę ekstra walkę, może rewanż z Dominikiem Zadorą. Czekam też na fajne walki, myślę, że walkę o pas Babilonu będę miał, też Tomek ma plany w boksie. Też mi fajną budującą wiadomość napisał z konwencji WBC, że ma tam plany. Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje, także czas pokaże. A taki dwumecz na przykład, czy z Zadorą, czy z kimś innym w kickboxingu i w boksie? Znaczy no Dominik, myślę, że on bardziej jest teraz w stronie flików poszedł, bardziej dochodowe, bardziej finansowe, ja to rozumiem. Ja też byś był dobrym freakfighterem i nie. Przy pomocy żony na pewno szybko osiągnęlibyście szczyty, nie. Bo znam jej cięty język. Ona to Kasia, to jest wiadomo, ona jest pierwsza do takich rzeczy, ona jest lepsza jakby w rozmowie, właśnie w takiej ciętej ripoście. Ja tak się troszkę nie odnajdę w tym świecie, jestem taki troszkę, wiecie, na tym internecie, na tym Instagramie, Facebooku, niewiele ludzi mnie obserwuje, tak naprawdę ciężko mi, no ja robię i tak robię to co robiłem od 20 lat, ja niezmiennie sport, a niektórzy tak, Dominik na przykład się fajnie odnalazł, nie? Ja na przykład cieszę się, że kickboxer, bo on robił dużo roboty w kickboxingu, gdzieś tym interesowali, fajne to jest z drugiej strony, bo wychodziło to z cienia i żeby więcej tak zawodników było, co no ja się nie odnajduję w tym, no nie czuję tego tak, nie? W takim razie obserwujcie, zróbcie więcej obserwacji, chętnie go zobaczymy w różnego rodzaju innych sportowych wydarzeniach. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i fajna walka, szybka. To najważniejsze, dziękuję, że się podobało, do zobaczenia. Us.